Tak, panie Andrzeju. Także sobie na jakiś czas odpocznie pan Rudy. A teraz wracamy do obrony Grünfelda. Zraszujemy. Zagramy C5. Panie baranie, zaraz pana zblokuję. Chce pan? Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór, panie Króci. No to panie Myrcha, 5 minut na początek. Pan se odpocznie. Co mam z tym zrobić? Zbiję. Zbiję. E6. Powinienem stawiać na czarnych. To idziemy na czarne. To idziemy na czarne. Napadliśmy na pioneczka. Bronimy konisia. O, trzeba tego pionka. Oj, 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 oj. Ciężka pozycja. No nie jest tak źle, bo mam kontruderzenie. Mam kontruderzenie. O! No. Kontruderzam. To nie tak być miało. To nie tak być miało. No właśnie.
No dobra, trudno. Bijemy. O, dostałem drugą szansę. Dostałem drugą szansę. Teraz mam szansę zagrać B5 i grać na te słabe piony. Po biciu prawdopodobnie by się wszystko uprościło na remi. Tu mogę zaryzykować atak na hetmana. Mogę zaryzykować, bo on tu chciał gdzieś wpadać wzdłuż tej linii, nie bardzo on się mieści. Tutaj. O! I tu trzeba zagrać B5. Uciec. Tylko ja tu se ucieknę. A goniec mi naskoczy, nie będę miał gdzie wieżą uciec. A może jednak tak. Napadamy i tu, i tu. Napadliśmy na dwóch i znowu jest szansa, że się wszystko uprości. Jest szansa, że się wszystko uprości. No bijemy tego. Po biciu tu bijemy tam wieżą. I tu jeszcze podwisa nam tam wieża. A goniec jest niebroniony. Może będzie jakiś motyw kombinacyjny. Nie rozumiem, ale biję. Chyba przeciwnik gońca nie widział. Dziękuję bardzo. Bardzo ładnie graliśmy. Tu powinno grać mimo wszystko B6 i goniec B7.